Dobra. Let's see. O. Zostaw. Mam. Mam, dobra. Vayne z Rodem. Tylko jeszcze Rekurboa potrzebuje. Będzie Rageblade. To jest bardzo dobry start. TFT zostanie na stałe? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Ikona kropka z TVN. Co, że to? Ten duszek? O co chodzi? Z tego jeszcze turnieje będą na 100%? No, to na pewno. Na pewno będą turnieje, to mi się nie przyda. Wiecie co, no ja czuję, że jak wyjdzie ta gra za tydzień w środę, to od razu tam będą jakieś Twitch Rivalsy i inne, kurde, rzeczy robione. Spadam do Reklesa, bo tam normalna Liga Legend. Yes. Normalną Ligę Legend oglądać. Weź, Kościu, szanuj się. To jest Noble, nie? Dobra, zrobimy Noble. Może. Może się uda zrobić 3 Noble. Jakbym znalazł Luciana, to by było idealno. Triathlon, dzięki suba. Dziękuję pięknie za 3 miesiące. Coś pod wykrzyknik TFT. Macie wszystkie informacje, jeśli chodzi o postacie oraz przedmioty. Sobie tutaj na Twitchu napiszecie na czacie. Więc ja sobie też to napiszę i sobie odpalę na drugim monitorze, żebym miał ściągawę. Żebym wiedział, co jest, kurde, co. Moje 38 miesięcy to gdzie poszło? A co było? Przegapiłem? Czekaj. 3 Kha'Zixy. Opa, Nobla mi daje, ale no nie, no to trzeba Kha'Zixa zrobić, jak dają. Jak dają, to trzeba. Okidoki. Chyba, że Selgarena i tą... Nie, nie ma sensu. Co dostaniemy? Nic dobrego. Rekurboa trzeba znaleźć. Każdy z PB ma dostęp do TFT? Tak. No, właśnie też czytałem o tym, że Rageblade się stakują niby. Wiem. No, w gościu na... Znaczy, wiecie co jest na tym? Jest Reddit, Teamfight Tactics i wczoraj ludzie z Riotu tam odpowiadali na pytania. I właśnie mówili, że Rageblade się stakuje. A ja raz grałem i wydawało mi się, że się nie stakuje. No i o wilku mowa. Rageblade. Ale właśnie, w patch notach nie było tego, a tutaj jest 3%, a było 4%. Więc chyba dostała nerfa. O którym nie dali znać. Riot Games. Dobra, jaki mam plan na budowanie tutaj? Weźmy Kha'Zixa na razie. Było 5%. Na początku było 5%, później było 4% i dzisiaj jest 3%, no. Ale mówiłem, że to będzie, na pewno będzie nerfione. Więc, no tego się można było spodziewać. Tylko dziwne, że patrzą, tak nie napisali tego. Polecam film Creeperiena na YouTube sobie zobaczyć. Oglądałem wczoraj Creepa. Jedną gierkę, co tam skombekował tak mocno. O to ci chodzi, czy coś innego? Ej, czemu nie ma dźwięków, jak się biją? Co jest? Jest muzyczka, ale nie ma, jak się strzelają. A było chyba, nie? Dawaj, Vayne'uwa. Dobra, moja lepsza. Patrzcie, Vayne z Rageblade'em pokonuje Vayne na drugim levelu. Nice. Dźwięki zbugowane, aha, czyli to już jest wiadome. Okej, okay, dobra, dzięki za info. Dobra, bierzemy Vayne na drugim levelu, bierzemy Luciana, bierzemy tego wariacika, możemy dać level, wrzucimy Luciana, mamy 3 nobli, 3 postaci na drugim levelu, jest pięknie. Zobaczmy, BF Sword dla Vayne, czy mi się to widzi dobrze? No, będzie moim głównym carry, więc mi się widzi. No, będzie Gites. O, też ma Vayne na drugim levelu. I Garena też, ale ja mam 4 jednostki. I mam Nobla. Kto ma Nobla? Lucian dostał Nobla, no najgorzej. Najgorszy możliwy wybór. Ale Kha'Zix ją leje na tym, na... Wiecie. No, od ludzi, już tak powiem. Jak dasz mutę, zaakceptujesz to i dasz unmutę, to ponoć działa. Mutę zaakceptujesz? Nie rozumiem. Co jest, kocur?
Redemption dla Garena. A, to dam dla Redemption, tak? To nie jest głupie, koleżko. To nie jest głupi pomysł. Możemy wziąć Grace'a, będą Gunslingery. Możemy wziąć Ashe, będą Rangery. Więc weźmiemy to i to w sumie. I zostawmy. Czekajcie, czy coś lepszego ewentualnie mogę zrobić? Z paska albo kropli. Z kropli mogą powstać takie itemy jak chociażby, kurde, Static Shift, który jest miły. A z Rensbelca mogę zrobić na przykład Red Buffa. Kurde, nie wiem, na razie zostawmy to. To nie jest aż tak potrzebne do życia, ten Redemption. Aż tak nie trzeba mi tego. Czy też patrz na te TFT? Jest taka strona. Zagona tam się nazywa. Deus, bo ty ją podsyłałeś cały czas. Jak to się nazywa? Daj ją tam rzuć na kanał, jak możesz. Karuzela, ale będę ostatni brał. Lucian do wzięcia. Vayne do wzięcia. Czekajcie, mam BF-a, więc co mogę wziąć, co będzie dobre? Negatron Cloak. No dobra, Negatron Cloak jest jeden. Albo Lucian, albo Vayne. Taki jest plan. Czekaj, a Chain Vest z BF-em? Da mi GA. Dobra, Vayne mi zabrali. Z Negatron Cloaka muszę z Brauma wziąć. Ten Lucian z Jens Beltem też nie jest najgorszy. Ale wolę to. Chyba. Kaz z Krobelką też może nie był zły. Kurczę, wszystkie trzy postacie, które zostały na koniec, pasowały mi do buildu, co ciekawe. Nie dzieje się to za często, muszę przyznać. Tak by Brauma zrobić? Do Glaciali. I później by Guardiany jeszcze zagrać. Dajmy level up. O, nie to. Nie to. Dobra, zdążyłem. Dobra. Good. Kurde, nie wiem co z tym Braumem. Tego Negatrona mogę dać dla Vayne i ona będzie miała BTK wtedy. Oj, Blitzcrank Grabber. Dwa itemy na Tristanie, to mogę przegrać. Chociaż ja mam 5 jednostek, on ma 4, może nie przegram. Nie, no jest git, dobra. Chodzi o dźwięki ponoć. Jak dasz mutę w opcjach, zaakceptujesz to. I odmutujesz. Dobra, zobaczymy czy będą się bili. Muzyka jest, no zobaczymy później czy będą dźwięki. Jesteś OP? No jadę na razie, dobrze. Dobra, weźmy tą. A pytanie, czy lepiej dać Ashkę, żeby były Rangery, skoro Vayne jest moim głównym carry. No dobra, dobrze mówisz. Niż Gunslingery z Lucianem na pierwszym poziomie. Dobra, ma to sens. Kurde, zastanawiam się. Leona Braum jest później fajne. Daj BTW. No właśnie musiałbym Brauma sprzedać, wiesz? A nie wiem, czy chcę to robić. Właśnie o to chodzi. Ale dobra, niech będzie. Niech ma BTK. Jeśli wygram, to nie sprzedam tego Brauma. Bo zostawimy sobie furtkę po prostu na niego, żeby go ewentualnie zrobić. Oj, ta idealka nieźle jedzie. Muszę przyznać. Ale jednak to ona została rozjechana. Dobrze. To prawdziwy Lothar? Tak, to jest prawdziwy Lothar. Prawdziwy Lothar. Dużo gra teraz Teamfight Tactics. Też na YouTube wrzucę odcinki, także jak tak sobie obczajcie. Braum za Luciana nie jest mądry. I powiem ci już dlaczego, kolego. Braum nie jest mądry, dlatego że Lucian daje mi noble. A noble w early game są całkiem miłe, bo jedna z moich jednostek dostaje 100 armora i 35 HP za autoatak jeden. Z HP i z patuli możesz potem zmienić na przykład Vayne albo Ashe w Knight, a przez to mieć buffa w Knightów. No tak, ale nie wiem, Deus. Dlaczego ty ten Knight buff tak bardzo, kurde, gloryfikujesz? Moim zdaniem Knight buff jest słaby. Jest turbo słaby. Jeśli to by było 20%, to
to ja chętnie tych Knightów będę robił. Ale jeśli to jest 20 damage'u, to jest lipa. To jest kurczę lipa moim zdaniem. Ludnie Aktywi, dzięki suma. Dziękuję panu pięknie. Varus, a po co mi Varus? 4 rangerów? No mogę wziąć ewentualnie. Bo i tak mam tak golda, że mogę go wziąć. Vayne, Tristana. Tristana chodzi na dwójkę. Imperial Draven. Draven dostał nerfa. Znaczy ja go chcę grać i tak, mimo tego. Zawsze jak jest Draven, to chcecie, żebym Draven brał. Tylko, że ja żadnego Imperial nie będę miał w buildzie ani Blade Mastera. Nie pasuje mi ten Draven, kurde. Draven OP, ale mówię, Draven dostał nerfy. Nerfy dostał w nocy, wiecie? 100 mniej ma przelicznik. O, i tutaj będzie ciężko. Na Lotara gramy, właśnie. Nie, no jest git, dobra. Niedaleko na trzecie robi chyba. Ciekawe podejście. W tych szachach nie ma wszystkich czempionów. Nie, jest 50 postaci aktualnie. Ale pewnie będą dodawać nowe. Choć w tym AMA mówili, że może będzie tak, że niektóre postacie będą wylatywać, a wlatywać będą nowe. Więc jakby niekoniecznie będzie tak, że wiesz, że koniec końców będzie 140 postaci, tylko będą je właśnie wymieniać. Czekaj, czemu ja wziąłem tego Gravesa? Aha, The Gunslingeru go wziąłem. Dobra, ta Sejuani jest tutaj idealnym wyborem. Sprzedamy tego wariata. Okej. Okay. Weźmiemy sobie tego. W następnej rundzie dam level, znaczy jak spadam dwa razy, dostanę level i wrzucę tą. Wrzucę Sejuani, dzięki czemu będziemy mieli Glaciala plus Knighty. Więc będzie przepięknie, no. Będzie cudnie. No i gościu tutaj Nobli ma troszkę, ma dwa Glaciale, to może być luz. Ma mocnego Luciana. No, wszystko zależy od tego, czy dostanie stuna moja Vayne. Tak szczerze wam powiem. Dawaj. Arrow, nie ma. No, ja przegram. Albo? Arrow, puść! No nie, no czemu szybciej? Kurde, no i Winstreak poszedł się. Cyk. Szkoda. Na Lucję na dwóch bardzo dobrych itemach dla niego. No, szkoda troszkę. Dobra, dwa razy level. Sejuani do przodu. Mamy 4 bonusy, jest good, ale na pierwszy ogień tutaj Garen powinien iść, coś takiego. Kiedy tańczysz? Już było tańczone przecież. Przegapiliście? Itemy. Ty, dobra, mogę na Sejuani dać redemption, podoba mi się. Bo daje jej manę, żeby szybciej ulti zagrała. I ona też w miarę szybko powinna paść, powiedzmy. Pa, teraz to ulti Sejuani. Wszyscy dostają stuna na 3 sekundy. Kumacie to? Masakra. Jest bardzo mocno Sejuani jest. To Gnar też ma fajne ulti. To trzeba przyznać. I jeśli padnie ta Sejuani, to zostawia redemption i leczy 1000 każdego. Więc jest to mocne, no. Dobra, teraz karuzela. Varus, Ashe, Sejuani, Garen, Tristana. Jest trochę postaci, które mogę wziąć. Jestem z prawej. Jest Braum ze spatulą. Jest Tristana z Lerrodem. Kindred jest niegłupia też, bo jest rangerem. A może 4 rangerów byśmy zrobili. Czyli Tristana. Tristana lub Kindred mi zostaje tylko. Już. Mi zabierają wszystko, co mi pasuje. Tristana Kindred. Tristana. Zostawcie, proszę. Kocham Lotara. Weź. Wiatr oczy zawsze. Dobra, wziąłem Branda dlatego, że jest jednostką za 4 golda, więc go sprzedamy. Najwięcej zarobimy na tym. A mieli wszystkie te same itemy, więc tutaj tylko o pieniądze chodziło.
No szkoda, że mnie tak ograli. O, chwila, muszę zlutować. Już wraca mikrofon, spokojnie, spokojnie, nic się proszę nie bać. Kurde, gość miał dwie jednostki na trzecim levelu w tej fazie gry. Sometimes lucky, co? Dajmy tak, w sumie. Kurde, brakuje mi level upów dla Aszki, dla Luciana, dla Sejuani. Kha'Zix'a wywal wstaw Tristanę. To nie jest głupi pomysł, no będę miał castingerów. No, zrobię to, dobra. Chociaż ten Kha'Zix skacząc na Vayne, kurczę. No i Katarina, żeby się nie rozpędziła. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Nie, luźno, luźno. Mamy to. To nie za dwa? Za dwa. To nie wiem, jak tego zrobić. Dobra, Tristana za tego. Mamy, patrzcie, 5 bonusów. Chyba jeszcze nigdy nie miałem 5 bonusów naraz włączonych. Całkiem fajne. Dobra, dajmy sobie level raz. I tyle, czekamy. Będzie to normalny ranking? Tak, jest w planach normalne, znaczy no, gry rankingowe w tym trybie. Ale dwa tygodnie po wydaniu tego trybu na normalnych serwerach. Czyli, proszę Państwa. Ta gra wchodzi 26 czerwca. I rankedy mają być 10 lipca. Taki powinien być plan. Czy tak powinno być? O, tak powiem. Planowo tak jest. Żadnego itemu nie wypadło. Smutas. Jest Varus. Nie mogę tego Varusa włożyć na razie. A, wypadł armor. A, dobra, okej. Okay. Może być torny. Zapomniałem, że tego poprzedniego czy inwesta dałem na Gryna. Macie rację. Po następnej rundzie dam dwa razy exp, da mi to poziom. I wstawimy tego Varusa najprawdopodobniej. Varus za Luciana. Nie. Wiesz co? Lucian, mimo że jest na pierwszym levelu, to daje mi Nobla i daje mi Gunslingery, wiesz? Więc na razie niech zostanie Lucianos jeszcze na bordzie. To ile on ma tych jednostek? Jakoś nie za dużo, czy mi się coś tutaj... O Jezu, mam Drivena. Dobra, ładny stun. Aj, halo, Vayne, ej! Obudź się! Halo, budzimy się! Vayne! Ta Vayne ani razu nie zaatakowała, czekajcie to? Co jest? Nie miała zasięgu tutaj? Nie no, miała na pewno. Co jest, kurczak? Popsuła się. Popsuła, nie chciała strzelać. Nie ma ręcz, myślicie, że to jest to? Nie wiem. I dobra, dajemy tego wariacika na borda. Ta Kha'Zix'a mogę usunąć w takim wypadku, tak? No bo nie zamierzamy go grać już, no nie. Dobra, mogę dać dwa razy... Albo dobra, damy sobie rolkę. Jeszcze jedną rolkę. Mamy Tristanę i dwóch Varusów. Jeśli wygram, sprzedam tego Brauma. A i tak sobie go sprzedał, bo i tak nie zamierzam grać. No. O, teraz strzela normalnie. A może to była kwestia rzeczywiście range'u? Ty patrz jak weszła między te. To jest dziwne. Chyba. Draven?
Nie, to jest Szywana. Wygląda jak Draven. Shapeshifter gościu gra. A nie powinien sobie tutaj dać rady. A to latar. Shapeshifter ciśnie. Dobra, mam 50 golda, jest interest. Good. Czy mnie coś tutaj interesuje? Kurde, Kindred może mnie interesować, bo mam czwartego Rangera. No trzeba, trzeba Kindred dać. Koniecznie. Czekaj, czy mogę? Co mi za Tristanę? Kindred? Czwarty Ranger? A Gunslinger of whatever. Chyba, że no... Tak zrobimy. Noble w tej fazie gry nie są już aż tak ważne. Mamy czterech Rangerów, co daje nam możliwość 65% atak speeda. Ta wejnie znowu nie bije. Dobra, przed atak speed. Rangery mają w ogóle coś takiego, że oni się zawsze fokusują na tym samym targecie. Jeśli się nie mylę. Tak, widzicie? Wszystkie cztery jednostki rangerowe biją zawsze ten sam target. Jest to ciekawe. Dobra, powinniśmy dać radę. Draven nas chyba nie wykosi wszystkich, co? No aż tak, nie jesteś mocny. Dobra. Okejka. Okejka, okejka. Mamy karuzelę, ale ostatni, kurczę, biorę. Co mi pasuje? Co mi pasuje? Nic mi nie pasuje, jeśli chodzi o jednostki, więc skupię się na przedmiocie. Weźmiemy Kale chyba, jeśli zostanie. Nie, weźmiemy Kale. Yasuo, żeby BF-a wziąć i dostać piątaka za niego? Chyba tak. No nie. Kropelka. Z kropelki coś możemy zrobić, chyba fajnego. I jest 4 golda warty, więc go sprzedamy. No niestety, no jestem najwyżej w rankingu, co znaczy, że pikuję ostatni, więc to co zostaje, to zbieram. Jak jakiś śmieciarz, kurde. Vayne wchodzi, dobrze. Aureliona nie zamierzamy grać, więc go sprzedajemy. W następnej rundzie zlevelujemy. Ta kropelka się można Sejuani przydać, co nie? Żeby szybciej miała manę. Czekaj, co mogę zrobić z tej kropelki fajnego? Dobra, z Chainvestem mogę zrobić na przykład, kurde, Frozen Herta. To będzie miłe. Przyda się. Albo mogę zrobić... A ciekawe, czy dwa razy Redemption działa. Ale powinno działać. Chyba. Vayne na trzecim z Rage Blade'em. Uuu, tutaj może być... Mogę dostać po głowie. Ale jednak nie. Kindred Ultimate, bardzo fajne. Daje radę. Co daje mana w tej grze? Jednostka, gdy ma full manę, to wtedy używa swojej umiejętności. Czyli na przykład Kindred daje ulti swoje, Sejuani daje ulti i tak dalej. A manę zdobywasz poprzez autoatakowanie oraz otrzymywanie obrażeń. Mamy level, mamy 50 golda. I co ja teraz wstawiam? Może tą MF-kę w sumie bym wstawił, co? Gunslingera dostanę. Ona dostała buffa w ogóle, co ciekawe jeszcze. Zróbmy tak. Niech ona idzie tu. Czekajcie. No dobra, niech ta aż jest whatever w sumie. Szczerze powiem. Tak, mamy MF-kę, dobrze. Chyba, że drugą Vayne mogę wstawić. To też by nie było głupie. Dlatego by to nie było głupie, bo mam czterech Rangerów. Ona też by była Rangerem. Więc byśmy mieli 5 Rangerów, które korzystają z tego atak speedu. Dobra, ładnie jedziemy. Pa, MF-ka nie atakuje. Range'u nie ma. Kurde. Shit. A, damy radę, luźno. MF-eczka strzela. Okej. Okay. Są gdzieś patrzące do tego? Są, jest taka strona. Zaraz ci Deus podeślę. Mam nadzieję. Dajmy sobie jednego tego. Rolę. I tyle, dajmy level. Spróbujemy 9 level zrobić. Jak jest PvE, czyli gracie na minionie, to nie warto jest dużo rolować. Bo po tym, po... To jest Selucjan? Czemu Selucjan? A, no to miał rację, Selucjan. No tak, dobrze mówisz. Nie zamierzamy go już grać. Prawda? Prawda, dobrze mówisz. Sprzedamy go.
Nie będzie już grany w tym buildzie. Kiedy na normalne serwery wchodzi w środę. Środa, dzień lola. No dawaj. Item jakiś, kurde. Mech. Chyba nie warto na nim to dawać. Dobra, mamy to. Mamy Kindred. Level up, dobra. Daj na MF pałę. Nie gubi pomysł. Powinno być, wiecie co? Powinno być, jak klikasz na postać, powinien być jej ręcz pokazany, moim zdaniem. To było spoko. Ciężko to wygląda. Redemption zaraz w niej poleci. Poleczy. MF, kurczaki, szkoda. Ale chyba damy radę. Dobrze. Kayle ulti jeszcze sobie zagrała. Mają ulti Kayle i ulti Kindred. Czyli dwa razy nieśmiertelność, jakby nie. Całkiem fajne. Jadę w niedzielę do Turcji, więc mam pytanie, czy będą większe lagi z Turcji na PB, czy na Eunę? Wiesz co, na PB masz ping duży, masz 130 pingu, więc w Turcji będzie jeszcze pewnie większy, 150. A na Eunę, jak będziesz grał, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę. Większego. Zrobisz jakieś poradniki do tego? Jaki byś chciał poradnik? Jak macie jakieś pytanie, czegoś nie rozumiecie w tej grze, to dajcie znać. To ja wam postaram się wyjaśnić. Jeśli będę wiedział, oczywiście. Riblotar? O, ja odpadną. Niestety. He is gone. Lothar is gone. Sejuani, ulti zagrała. Dobrze, dobry stun. MF-kę dawaj, to ulti, ładuj zaraz. Kurde, mana by się przydała dla niej jakaś. Czemu jest 15 godzin kolejki na PBE? Świetne pytanie. Dlatego, że jest dużo ludzi w kolejce. Co daje level up? Level up daje ci kolejne miejsce na planszy, żeby wrzucić sobie pionka. Dlaczego taki mordy nie używa ulti? Każda z jednostek ma umiejętność. Nie zawsze jest to ultimate z LoLa. Nie zawsze tak jest, wiecie. Ale dali kurde pirata, znaczy na tego. Gravesa całego na drugi level dali od razu. Czemu to jest na Twitchu jako Teamfight Tactics, a nie jako gra LoL? Dlatego, bo kurde, no można nazwać Teamfight Tactics niemalże osobną grą tak naprawdę, no. Ciężko to uznać jako League of Legends, no bo jedyne co ma to wspólnego z League of Legends to są te pionki, tak naprawdę. Więc no nie wiem, no dla mnie to jest no, po prostu nowa gra. Jakby mówienie, że to jest mod w League of Legends, no niby jest, no ale tak nie do końca, no bo nie masz, nie jest tak, że jesteś jednym pionkiem jak w LoLu i sobie klikasz jednym. Tylko no inaczej to działa, prawda? Lulona zbugowana? Oj, nie wiem, nie widziałem w sumie. Znaczy niby w patch notach powiedzieli, że naprawili, ale nie wiem, jest z tym prawdy. Dobra, Ashe by się przydał znaleźć, albo Varusa, albo Sejuani, albo MF, albo Kindred. Jest trochę postaci, które mi pasuje do buildu. Garen z kropelką jest nie najgorszy też. A wzięcie rekrut Bowa dla MF-ki jest niegłupie. Dobra, nie będzie. Rekrut Bow dla MF-ki wezmę. Nie będzie good. Chociaż szczerze wam powiem. Czekajcie, tylko zrobię ruch i wam coś powiem. Ashe. Jest ona. Level up. Coś wam miałem powiedzieć. Tak, żałuję tego, że dałem na MF-kę, kurde, tego. Tą pałkę w sumie. Bo lepiej byłoby na Ashce na przykład dać.
Bo Ashka jakby więcej wyciąga z tego, że z Glacjalem, prawda? Fuh, ile masz jednostek na trzecim? Ja nie mam żadnej. To może być luz tutaj. Nie zdziwię się, jak to przegramy. Chyba, że Mefka zapierdzieli Ultimate'a za 100 milionów. No zapierdzieli za 100 milionów, ale Kindred odpaliła swojego Ultimate'a i... Niestety te 100 milionów nie weszło. Szkoda. Ej, słuchawki mi się wyłączyły. Dziwne. Czemu za każdym razem dostałem 150 golda? Dlatego, że... Proszę pana... Że dostaję dzięki temu co rundę 5 golda więcej. Dlatego... Zerwanie jest na dwójce już, tak? Tak, to na trójkę nie zrobimy, więc nie ma sensu je brać. Damy tak. Co jest ze słuchawkami? Alin, musisz chyba? Nie, mam 60 HP, spokojnie. Za chwilę zresztą jest PvE, więc nie ma sensu alinować teraz. Znowu na tego gramy? Nie, to jest inny. Okej. Naprawił już ten bóg z łączeniem. Że jak z karuzeli wyciągniesz? Oj, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że naprawili, ale... Nie potwierdzę ci tego. MFK ulti. No, tak jest. Chociaż dobra, może być. Może kurczę być. Dobra, Tristana nas chyba nie rozniesie. Asze, dawaj ulti. Ulti, ulti, ulti. Dobrze. Okej. Close, close. Ale jedziemy, jedziemy. Patrzcie, ja miałem 50 interes, to miał chyba 0, nie? To jest ta różnica, że ja za każdą rundę dostaję, tutaj trzeba z tego, na smoka trzeba rozdzielić troszkę jednostki, bo jest splash damage. Za każdą rundę dostaję 5 golda, podczas gdy ten gość dostaje 5, znaczy ja dostaję 10 golda, on dostaje 5. Więc jakby to jest kwestia, wiesz, ekonomii, co nie? Jak przed karuzelą nie masz miejsca, to co się dzieje z postacią? Wskakuje na boarda. Na planszę wchodzi od razu. Wtedy masz za dużo jednostek, więc jakby trzeba coś zrobić. Musisz jakąś usunąć po prostu. Oby jakiś item wyleciał, kurczę. Co on dostał? Jakieś buffa dostał? Cyk. Ty, nie wiem czy ja to zrobię. Dobra, zrobiliśmy. Nie wiem, nie wypada item ze smoka. To jest głupie. Muszę to zrobić, żeby był zawsze tutaj item, moim zdaniem. Jest to głuptaskowe. Jest Kindred na drugim, dobrze. Tak. Nie, tak. Nie, 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 nie. Tutaj? Tak, no coś takiego. Dobra. W następnym zleveluję. Garen. A przydałby się ten Garen na trójce, co? W następnej rundzie dwa razy exp i da mi to level. I wtedy co wrzucimy? Tą Vayne wrzucimy chyba. No. Vayne bliżej. No, teraz jest dobrze ustawione. Kindred ulti, brawo. MF-kę dawaj. Sadzisz, 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 sadzisz. No, tak samo z tymi obrażeniami chyba. Chociaż dobra, jest ok. Rangery napierdzielają. Stunuj coś, Asze, kurde. Dziewczyno. Dobra. O, odpada? Nie, jeszcze w grze jest, ok. To nieźle ustawił? Nie, no spoko jest chyba ustawienie. Moim zdaniem. MFK na drugi level. Very nice upgrade. Varus. Ashe na drugi level w końcu. No nie daje nam Garena. Ale zostawmy na razie jak jest. Komuś to dać? Damy to temu w sumie. To są fizyczne obrażenia. Ten ma ziomek, a ten ma co? Ten też ma fizyczne. Wiecie co? Bo jak ma się dwa razy Negatron Cloak, to jest możliwość taka, że dwa razy Negatron Cloak daje wam 83% odporności na magię. Więc jest to bardzo mocny item, jeśli gracie na Sorcerów, co nie? Jasło zamiast drugi Vayne. Ale nie mam Blademasterów. No nie wiem, czy to miało duże sensy.
Ty. Dobra. Troszkę spierdzieliłem. Fajne by był tutaj Karthus zamiast tej Vayn. Prawda? Sedge'u by jeszcze ci lewe zrobił? Nie zrobiłbym. Musiałbym 6 razy Sedge'u znaleźć. 3 razy była Sedge'u. No dobra, 3 razy Sedge'u równa się drugi level Sedge'u. Potrzebowałem 6. Dlatego nie jest jakoś bardzo warto. Kinder, daj to ulti, dziewczyno, dobrze. A nie wiem, czy to wygramy. Będzie ciężko. Nie wygramy, nie wygramy. O kurde. A to z 1v1 już lecę z typem. O kurde, no potrzebuję Garena. Potrzebuję wiele rzeczy, żebym to wygrał. To nie wygląda dobrze. We dwójkę już losujemy. Ten Karthus z BF-em. Czy coś innego? Dobra, Karthus z BF-em. On też chyba po niego leciał, bez kitu. Nice. Dobra, Karthus z BF-em. Czy coś mogę mu dać, żeby ten BF robił robotę? Giant's Belt by się przydał. Ale nie mam takiego. Pa, Karthus jeszcze jeden doszedł. Karthusa dam od razu. MF-kę już mam. Kurczę. Aby ten Karthus był w stanie wykastować ultimate'a. Ale też dostaliśmy, znaczy dałem Karthusa dlatego, że jest on jednostką Phantom razem z Kindred, przez co jedna z jednostek przeciwnika ma na wejściu 100 HP, jakby spada do 100 HP. A to jest bardzo ważne. Oj, ten Gnar zrobił robotę. Oj, zrobił. Kurde, przegramy to. Shit. No jest nieciekawie. Okej. Okay. Vayn. Kurde, jest Karthus. Dobra, z Varusa już nie będzie nic. Nie oszukujmy się. Dobra, Karthus na drugim levelu, to daje dużo. Tutaj, dobrze, nice, okej. Okay. Nawet był jeszcze jeden Karthus. Lepiej jest tak ich ustawić, bo MF-ka będzie miała lepsze ultimate imo. W ten sposób. On też gra fantomy w ogóle, zauważyłem teraz. Sedge'u ładne ulti, we wszystkich dosłownie. Pa, i teraz to robi MF-ka. Pa, 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 pa. Jeden ultimate, nieważne. I to chyba nam wygra. Lock. A po co mam grać locka tutaj? Powiedzcie mi, proszę. Skoro mam Karthusa na dwójce już. Co chcecie, żebym zrobił Karthusa na trzeci level? To powodzenia w znajdowaniu 6 Karthusów. Powodzonka życzę. Smok, ty. O, on ma Night's Vow? Czyli dodali tego smoka, tego nie było wczoraj chociażby. On też ma pewnie splash damage, domyślam się. Kurczę, tutaj najważniejsze zadanie ma moja Ashe. Musi dać mu stuna. Jeśli nie da mu stuna, to mogę. Może być lipa. Dobra, potrzebuję jedną Vayn, jednego Garena. Będzie trzeci level Garen, trzeci level Vayn. Come on. Gimme. Gimme, gimme. A, w ogóle Phantom działa na smoka. To jest zajebiście. Dobra. Easy. Chociaż. Dawaj, dawaj. No gdzie tego orała puszczasz? Stun, 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 stun. No nie. No po prostu, no nie. Dobra. Sprzedamy Tristanę. To prawda, ma to sens. Garen, Vayn. Garen, Vayn. Garen, Vayn. Garen, Vayn. No nie ma. No kurde, no nie ma. A teraz muszę to ustawić jeszcze. Kindred, tu. Ty, tu. Ty, tu. Dobra, jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Dobra. Sedge'u powinien być pierwsza, chyba mam wrażenie. Bardzo słabo mu Phantom wszedł. A nie wiem, gdzie mój wszedł w sumie, szczerze powiem. Dobrze? No, słabo. Oj, chyba źle. Chyba przegram. Chyba koniec. Chyba GG. Yep. GG. Co poszło nie tak?
Co poszło nie tak, kurde bele, co? Poszło nie tak to, że nie dostałem Garena ani Vayne. Riot Grapes. Miałem w ogóle jakąkolwiek jednostkę na trzecim levelu? Nie miałem chyba żadnej. Patrzcie, typ ma 4 jednostki na trzecim levelu, ja nie mam żadnej. O, co to za claim? 80 beta pass points. O, nice. Fajnie. Czekaj, zobaczymy jeszcze na tego. Co to jest? Pokażę wam jeszcze to tutaj. Kyusuke X. Dzięki za ma. Dzięki, dzięki. A tutaj są te claim reward. Jest ten cały pasek tutaj. O, będziemy mieli planszę do wyboru w takim wypadku. Dostajemy to jajko jakieś. Możemy sobie wybrać. Ja chcę kreta. I tutaj jest co? Ale to od 300 punktów dopiero to jeszcze nie mam. Okej. Okay. Dobra, dołączamy tam do nich.